Tak jak wspominałem, no chcielibyśmy jeszcze troszeczkę poszerzyć ten temat, żeby te nasze spotkania, takie krótkie odcinki, nie trwały godzinami. Dostaliśmy trochę burę, że w zeszłym odcinku się rozgadaliśmy. Spróbujemy troszeczkę być bardziej zwięźli. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać, korzystając znowu z bogatej oferty sklepu ZM Concept. Bydgoszcz, oczywiście, że Bydgoszcz, profesorze. O różnicach między dwiema trąbkami. Bardzo dobrymi trąbkami. Czyli Yamaha Chicago seria 3 i Yamaha New York seria 3. Też 3. Jakie wrażenia, profesorze? Jestem pod dużym wrażeniem. Akurat w ręku trzymam tą trąbkę trzeciej generacji New York. Jestem zaskoczony, że tak lekko gra i że... Ja nie. Tak, że aż tak lekko gra. Audycja zawiera lokowanie, ja nie jestem zaskoczony. Natomiast na pewno jest to instrument, który dobrze współpracuje z wykonawcą i to jest bardzo ważne, bo są też trąbki, które, jeszcze nie mówię tutaj o Yamaha, bo generalnie, że są trąbki, które no, jakoś nie, niby ładnie brzmią, ale niekoniecznie chcą współpracować z wykonawcą. Natomiast no tutaj po tych paru dźwiękach, gdzie po prostu tego naprawdę jestem pod wrażeniem. No dla mnie to były trąbki, na które długo czekałem w ogóle na premierę tych instrumentów, bo ta premiera się przesuwała chyba 2-3 razy, miała być premiera na targach we Frankfurcie. No wiadomo, później ta cała sytuacja i tak dalej, czekaliśmy na premierę światową. No w końcu mamy te trąbki w Bydgoszczy w dosyć dużej ilości, także zapraszamy do testów, bo na pewno warto. Na pewno warto. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, to co cenne w firmie Yamaha cały czas się rozwija, Dokładnie. Czas eksperymentuje, próbuje tak. Przy współpracy z muzykami, z artystami, zbiera informacje zwrotne, stara się z muzykami z najwyższej półki, tak można powiedzieć. Co mnie zaskoczyło, jak byłem w Hamburgu, że tam każdy na czymś gra. To nie są ludzie, tylko inżynierowie, oczywiście dobrze wykształceni, technicy, ale przy okazji są to muzycy. No, zawsze leśniczy zna najlepiej las, no to więc kto ma najlepiej znać... Byliśmy na hali produkcyjnej, nutki rozwieszone, po pracy panowie i panie sobie muzykują wspólnie. Także są to też ludzie, którzy sami są w pewnym stopniu praktykami, no to też na pewno jest wartościowe. Pomijając całe procesy technologiczne, no, o których wiadomo, pewnie też firma nie do końca mówi, my nie do końca wiemy, ale jakieś eksperymenty z rodzajem materiału, z mieszanką stopów i tak dalej. To, co wspominaliśmy w zeszłym odcinku, nie będziemy powtarzać, co zostało zmienione w porównaniu do generacji drugiej. Jakie odczucia, jeżeli chodzi o grę? Bo moim na przykład pierwszym, co mi się tak rzuciło, jak porównywałem te dwa modele, czyli Chicago, New York, troszeczkę inaczej przyjmują powietrze, jedna i druga. Co też wpływa jakoś na dźwięk. Według mnie Chicago jest bardziej otwarta. Też wymaga to troszeczkę więcej pracy powietrza, wiadomo. Nie wiem, nie jestem konstruktorem, nie wiem, czy to jest kwestia, jeżeli chodzi o lead pipe, czy jeżeli chodzi o gap, czyli o tutaj łączenie tych rurek, czy odległość między ustnikiem a rurką, ale Chicago wydaje się bardziej otwarta i nośna. Nie zawsze może być to plus i atut, zależy do czego. Tak, no ten New York dla mnie, no to ja bym to porównał w ten sposób, że Chicago bardziej ma taki dźwięk według mnie, taki długi strumień fali dźwiękowej, która leci szybciej na salę. Ten z kolei bardzo wypełnia salę i po prostu tak jakby miał taką otoczkę większą. Tamta z kolei jest no po prostu bardziej jakby punktowa, ale z kolei tak otwarta jest bardziej. Ta z kolei, no gdybym miał wybierać, to bym widział bardziej w orkiestrze, a to może do muzyki kameralnej.
gdzie po prostu no, trzeba troszkę innego dźwięku, niekoniecznie... Do opery, nie obrażając kolegów. Albo opery, no. Nie, nawet albo, no, no po prostu są, to... obydwie te trąbki są według mnie super, 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 ale no jednak troszeczkę do czegoś innego. Innego słucham. Znaczy, to tak. też zależy, wiadomo, zależy od człowieka, zależy od muzyka, no to nie jest tak, że trąbka sama gra. Nie, niestety, no, ale, a może stety. Ale to co podkreślaliśmy, no ta różnorodność modeli daje na pewno wybór. Według mnie, mówię, tak jak profesor mówił, ta Chicago ona jest bardziej nośna, ten dźwięk jest troszeczkę bardziej, tak. no nie wiem czy skupiony, ale na pewno jest dużo bardziej solidny, jest, na pewno może się lepiej sprawdzić w jakiejkolwiek muzyce orkiestrowej, albo tak. w muzyce tak. no, solowej, gdzie tego brzmienia potrzeba trochę więcej, nie? Są takie nasycone. W New Yorku też, ale New York, tak jak profesor mówił, może dla mnie, takie moje odczucie, bardziej do mniejszych składów, do muzyki kameralnej, ona równie dobrze mogłaby się sprawdzać, podejrzewam, w muzyce rozrywkowej nawet. Troszeczkę bliżej ten dźwięk. Jakby tak. Inaczej, troszeczkę większy opór. Nie mówię, że on jest za duży, że mi się ciężko gra, ale że w porównaniu z Chicago ten opór jest większy. Tu mogę dużo swobodnie dmuchać. Ja akurat mam taki styl gry, że dosyć dużo tego powietrza używam. Może z racji gabarytów też trochę, no nie wiem. Ale generalnie troszeczkę więcej komfortu mam na trąbce Chicago. Nie mówię, że ta jest gorsza, no ale jest to, myślę, że może być to kwestia przyluki ustnikowej czy tego receivera, że jest to, no jest to troszeczkę, jest to troszeczkę jest inna gra. Szybsza artykulacyjnie troszeczkę. Takie samo mam po prostu wrażenie, że po prostu... To nie zawsze może być dobre, na przykład w orkiestrze, nie? No ale... To już kwestia, no, po prostu dyrygenta czasem. No tam ma troszeczkę więcej jakby tego... No, no dokładnie, no to już jest kwestia też gustu i dyrygenta czasem, który z dyrygentami też różnie bywa, są różnie, no a, znaczy różnie bywa, no, w sensie, że każdy może mieć swoją wizję, tak, i jeden, to co, jeden a, będzie... w tym sensie, dobrze. W tym. Ja myślę, że tutaj jest ta artykulacja dość szybka. Węższa dźwiękowa. Tak. Znaczy, nie mówię, że to jest jej wada, ale po prostu jest inna. Jest po prostu inna. Jest inna. Trudno powiedzieć lepsza, gorsza, w zależności no. kto chce, kto... Jasne. No, jasne. Tak jak mówiliśmy o tych różnicach w zeszłym odcinku. Jest troszkę... To jest też troszeczkę w ogóle inna budowa, co widać. Nie? No, mamy w innym miejscu rozłożone wsporniki. Z tego co wiem, jest troszeczkę inna konstrukcja, jeżeli chodzi o lead pipe, czy tam o gap. No, jakieś takie detale typu umiejscowienie śrubki, czy rodzaj tej śrubki, pewnie różnica w kapsach. Też na pewno New York ma inny kształt. Inny kształt. Nie znam się na szczegółach, polecam zadzwonić do Bydgoszczy, zapytać. Fachowcy ze sklepów na wszystkie pytania odpowiedzą. Znają każdą śrubkę i każdy kapselek w tych trąbkach. Więc na pewno pomogą, jeżeli chodzi o wybór. No ale przede wszystkim trzeba testować. Tak czy owak, jedna i druga bardzo ciekawe, myślę, że bardzo udane modele. Obydwa są różne i teraz kwestia kto co woli. I że to wszystko idzie cały czas do przodu i w dobrą stronę. I to najważniejsze. Bo czasami nie zawsze do przodu to jest dobrze. Tak.
Czasami jednak te modele, powiedzmy takie sprawdzone, klasyczne, są ponadczasowe, ale ten uważam naprawdę świetna robota, jeżeli chodzi... Można tylko pogratulować filmu. Także gratulujemy, zapraszamy do testów. Już chyba znowu za długo będzie. Jak trudno. Pozdrawiamy wszystkich serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia.